Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie, ja jestem Kasia. A ja jestem Ernest. A to jest Ernest, Red i Wanda, dzień dobry. Cześć, bardzo mi miło. No i słuchaj, dzisiejsze rundki, twoje nastawienie przed wejściem na rundki było różne, a po wejściu, w sensie po zejściu z rundek, jak oceniasz całe? Idę do domu. Idziesz do domu? Idę do domu, jest żona, dziecko. Nie, no okej, okay, kurde, no wiesz, ludzie... Tam jeden jakiś telefon, że stypa, jak przyszedłem, że uspokoiłem. No sorry, nie będę ci przekrzyczał. No wiesz, o co mi chodzi. Mam też 45 lat i no nie wiem, jak, może jakbym miał 22 i kiedy waliłem koks, mówiąc tym, to może bym był super z nimi. Bo kiedy jak byłem raperem, to potrafię krzyczeć, jest głośno, ale nie, no co, no. Ja uważam, wiesz, czy w boomerskim, czy nie w boomerskim, w moim stylu, nazwałem Jacka Pigmejem, wyjaśniłem już Jóźwiaka podczas konferencji, także wiesz, poza tym do Jóźwiaka to jest, wiesz, tylko bardziej, że wiesz, dzwonił do mnie, obiecywał, że na stówę będzie walka ze mną. Ja rozumiem, że medialnie Jacek jest, to wiesz, jakby nie ma z tym. Ale wiesz, no taki masz jakby niesmak w buzi, więc wszedłem wtedy, wkurzyłem się na niego, że wiesz, bo wtedy właśnie miałem taką złość, ale dzisiaj nie miałem do, wiesz, do Pawła. Poza tym Paweł, wiesz, no widzisz, niby jestem boomerem, a Paweł, wiesz, no do Boxdela grubas, do Reda grubas, ma dwa słowa ciągle, wiesz, do takich jak my, no wiesz, no, boomer i grubas, także okej, okay, no. Zobacz, na Boxdela podziałało, zmienił się, teraz zobacz jak wygląda, więc no. Może u ciebie czeka przemiana. No już wiesz, niby przemiana, już 9 kilo schudłem, także wiesz, też gadają, że czy ja dojdę do klatki, że sapię, robię normalne treningi w KSW Gymie, trzymam parę rund, jest trudno, ale trzymam. Miałem naprawdę, mój trener, naprawdę fajnych sparring partnerów, zmieniali się ostatnie 10-12 dni naprawdę grubo, że dwa razy na przykład, ja wiem, że dla jakichś tam lepszych freaków czy sportowców, ale dwa razy właśnie tak byłem zmęczony, że już po prysznicu w aucie na światłach nagle, wiesz, zmęczenia, kurde, to jest, wiesz, jesteś zmęczona, tu nagle ręczny, kurwa, na światłach do trawnika, dwa razy, wiesz, ale od razu chodzisz do nówka sztuka, nie? Okej. Okay. Także, wiesz, no, zapierdalałem, wcześniej byłem w Chorwacji, tam bardziej kardio, bo najważniejsze jest kardio ze mną, wiesz, ja miałem kiedyś ten kontrakt w Fejmie, co wiesz, oczywiście Boxdel i Wojtek Gola myślą, że, znaczy myślą, mówili narrację, że jestem atencjuszem, właśnie boomerem, ale miałem ten kontrakt, nigdy mi nie dali walki. Miałeś ta walka z Alpro chyba wtedy, nie? No miał być, później miał być z Boxdelem, ale na przykład ostatnio się widziałem z Japczanem, bo trenuję też w KSW Gymie, to mi powiedział, tak, oferowano mi ciebie, ale wtedy się bałem ciebie. Tak mi powiedział szczerze, ale to, bo to były początki Japczan, on w ogóle jeszcze nie miał nic wspólnego, nie? Więc chociaż mi to jakby trochę mi się ulżyło, że przynajmniej coś się tam, chociaż ten Prime kiedyś, Fame się coś tam starał. No i tyle, i co ci mam powiedzieć, no walczą, muszę jeszcze pogadać, czy z Jackiem. Zapomniałem ten mój wątek, że chciałem MMA bałkański zrobić, wymyśliłem MMA bałkański, że będę ocierać swoje jaja o jego czoło na przykład. A to są nowe warunki, które chcesz zaproponować w walce? Nie, to jest, wiesz, no, są ludzie, którzy mówią, że trenują KSW, są ludzie, którzy mówią, że trenują UFC. To jest, ja jestem za... Jest MMA i jest KSW. No, na przykład. Ja KSW to jest za trudne, jestem freakiem, level freak, okay. Ale MMA bałkański z jajami, że możesz ocierać jajami o czoło, możemy, Jacek tu za nami, właśnie słyszymy, boks birmański, on za dużo oglądał Jean-Claude'a Van Damme'a, nie? Ta, jak to się nazywa, sok, żywica, szkło, musi się krwi...
zwariował, nie? Ale może jakieś francuskie zasady byś na przykład wymyślił, bo to na przykład też bardzo takie panelskie. Francuskie to mi się akurat seksualnie kojarzy i to bardziej z moją żoną, lub jakbym nie miał żony z kobietą. Także nie, bardziej niech będzie ten bałkański z tym moim śmiesznym. Nie no, wymyślam, pierdolę. Chodzi mi o to, że wiesz, ten wymyśla takie głupoty, że wiesz, coś muszę wymyśleć, nie? Nie wiem, że na przykład, nie wiem, no, spod pachy na przykład. Że ci złapię go i pod pachę po prostu pomącha. Mam wtedy spoconą, śmierdzoną pachę, nie? Nie wiem, no wiesz, no, to jest ten level bullshitu dla mnie, no. Jasne, rozumiem cię. Rozumiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak jak on jest poważny z tym, no chciałem być poważny, nie miałem, zapomniałem trochę, ale właśnie wiesz, wymyśleć, MMA bałkański jakieś... Muszę obejrzeć jakieś filmy Stevena Seagala, coś i co, nie wiem, na przykład, o, żeby na przykład wprowadzić do klatki stół. I jak w WWF, w tym, w zapasach, tym, ale ten wrestling, ten fake, nie, fejkowy, nie, że rzucam Jackiem na przykład na stół i stół pęka, taki ściemniony, wiesz, jak w filmach, nie, i pęka, nie. To są zasady, które trzeba wymyślić. Słuchaj, tak. Tutaj nas chyba ten, dobra. Musimy kończyć, tak nas widzę, pogania. On zawsze pogania. On zawsze nas pogania. Dobra, tu kończymy, słuchaj. Dziękuję ci bardzo. Pogadamy na konfie bardziej, myślę, i pewnie studio, bo słuchajcie, jest pomysł, żeby ten człowiek razem z nami wystąpił na Pozamiatane plus ogólnie na wywiadu studia. Jupu! Także to bardzo robimy. Dziękuję ci. Dziękuję ci bardzo, widzimy się na konferencji. Miłego wieczoru ci jeszcze. Trzymaj się, cześć.